Witajcie, witajcie, bardzo serdecznie Was witam. Słuchajcie, ostatni odcineczek z gry Call of War, mapa 100-osobowa. Graliśmy Chabarowskiem i wygraliśmy. Wygraliśmy w formie, że tak powiem, koalicji, ale ja jestem podwójnie, że tak powiem, zadowolony, bo wygrałem w koalicji, ale udało mi się, słuchajcie, zrealizować wszystko, co zamierzałem. Nie zdążyłem zaatakować Filipin, do których się tu już przymierzałem. Grupa samolotów, jak widzicie, już tutaj przygotowywała się. Flota także była w gotowości. Słuchajcie, od ostatniego odcinka udało nam się zająć prawie całą Skandynawię. Pomiędzy tamtym odcinkiem a tym wchodziliśmy do Finlandii, zajęliśmy całą Skandynawię. Udało nam się zająć całą Europę Środkową oraz Zachodnią bez całkowicie, no nie udało nam się zająć, nie zdążyliśmy po prostu zająć Półwyspu Iberyjskiego. Udało nam się za to zająć Włochy całe oraz zajęliśmy, słuchajcie, Sycylię i zdesantowaliśmy częściowo na wyspie Wiktoria, gdzie była jedna z prowincji Niżnej Wołgi. Przymierzaliśmy się, jak widzicie, już tutaj do ataku na La Valette, czyli ostatnią prowincję. No i generalnie mapa się zakończyła. Zakończyła się zwycięstwem koalicji Grom. Jak widzicie, 4 osoby, uzbieraliśmy punkty, ale przede wszystkim cieszę się, że udało mi się wygrać, gdyż miałem największą ilość punktów, ale graliśmy jako koalicja, więc cieszę się z tego, że byłem liderem, można powiedzieć, udało mi się być liderem tej grupy, chociaż naprawdę Multitator też świetnie grał, General 100 też, Chudy Byk, pozdrawiam wszystkich moich przeciwników, którzy stawili mi czoła, którzy walczyli przeciwko mnie, no niestety nie udało się im, udało się nam, czyli koalicji, a udało mi się też osobiście uzbierać jak największą liczbę punktów i z tego jestem bardzo zadowolony. Jeżeli miałbym powiedzieć, bo teraz są już, że tak powiem, dwie wersje, preferowana 1.5 i klasyczna 1.0. Jeżeli będziecie chcieli, słuchajcie, grać na klasycznej, to pamiętajcie, że na takich mapach 100-osobowych potrzeba trochę szczęścia przede wszystkim. Potrzeba też no troszkę nieprzespanych nocek, sporo czasu oraz, no, że tak powiem, co ja jeszcze mogę powiedzieć. No przede wszystkim, jeżeli już mamy koalicję, to wejścia do koalicji, z którą naprawdę da się wygrać, da się grać, która działa aktywnie, ale przede wszystkim tworzycie monolit i przede wszystkim ja taki monolit miałem w pewnym sensie w oparciu generała 100, czyli Indochiny, które tutaj zabezpieczały moją południową flankę. Był moment krytyczny, gdzie cztery państwa z Armii Czerwonej, trzy państwa z Armii Czerwonej tutaj go atakowały i w którymś momencie no, stracił wojska, musiałem go ratować właśnie w tym momencie, w tym miejscu. Pomógłbym mu oczywiście wcześniej, ale właśnie boty, które uderzyły na mnie z trzech kierunków, musiałem stracić czas, żeby zająć się nimi, bo no, może nie są groźnymi przeciwnikami, chociaż jak niektórzy mówią, grają lepiej niż niektórzy gracze, ale musiałem ich zniszczyć i podbić, aby po prostu później nie mieć problemów. Ale zdążyłem prawie na czas, gdyż udało się tu wtedy zniszczyć trzy armie Persji, Turkmenistanu oraz Kazachstanu i za jednym zamachem wyeliminowaliśmy całe w sumie zagrożenie, jakie tutaj na nas czyhało. W sumie można by powiedzieć z perspektywy czasu, że udało się osiągnąć to, gdyż przeciwnicy nam skoncentrowali prawie armię. Można powiedzieć, że to moje uderzenie wyprzedziło ich o 12-16 godzin, bo gdyż koncentracja tych armii naprawdę mogłaby wtedy być taką przeciwwagą, że no, mielibyśmy problemy, tym bardziej, że Indochiny straciły armię, miały spokiereszowane samoloty, nie było tego zbyt wiele. Moja armia cały czas była rozsypana, tak szczerze mówiąc, przygotowywała się do, że tak powiem, kampanii w obejściu umocnień, bodajże, kto tu grał? Północnego Uralu, tak, Północnego Uralu. Pamiętamy, że on tutaj miał linię fortyfikacji dość mocnych. Miał wojska, których no, ja nie potrafiłem do końca
rozgryźć. Nawet latając samolotami też nie wykrywałem. No, w każdym razie udało się, jestem z tego zadowolony. Jeżeli chodzi o, że tak powiem, możliwości, no byłem krajem, który był, że tak powiem, największy, najbardziej, że tak powiem, budzący strach, ale miałem największą armię, 21%. Już kilka dni później już nie produkowałem, bo to nie było sensu. Produkowałem tylko tyle, żeby stworzyć tutaj armię na potrzeby inwazji na Filipiny. Nie produkowałem, to co miałem po prostu wystarczało mi w zupełności. Wiedziałem, że jak dobiję tutaj do końca, no to tutaj już wielu jednostek nie ma. Miałem tutaj wystarczającą ilość samolotów i armii lądowej. W sumie na terenie Półwyspu Iberyjskiego działało 33 myśliwce, 15 bombowców, 17 dział samobieżnych, 14 czołgów, 6 artylerii, 10 przeciwlotniczych i 3 przeciwpancerne, więc tutaj wystarczająca ilość. Część armii rozłożona, że tak powiem, na pozycjach wyjściowych, oczekujących, nie wiem, obronnych. No i oczywiście w Skandynawii też mieliśmy spore siły, bo jak popatrzycie, no to mieliśmy 23 bombowce, 25 myśliwców, 6 samobieżnych, 2 czołgi, 4 armaty, 2 piechoty, 13 przeciwlotniczych, 4 przeciwpancerne i 1 samobieżna. Także tutaj też mieliśmy całkiem sporo sił. No i jeszcze przecież mieliśmy jeszcze w zanadrzu 10 rakiet, mieliśmy samoloty, także naprawdę całkiem pokaźne siły. No i słuchajcie, cała seria się skończyła, nic więcej nie zostało. Cieszymy się, że dobiegła końca, bo naprawdę sporo czasu na niej straciłem. Graliśmy, słuchajcie, 29 dni i ani dnia więcej. Zmieściliśmy się w miesiącu rozgrywki i to najważniejsze. Słuchajcie, dziękuję Wam za wszystkie te odcinki, które oglądaliście. Dziękuję Wam za wszystkie porady, rady, Wasze komentarze, Wasze lajki, Wasze subskrypcje. Naprawdę bardzo jestem Wam wdzięczny za to, że Was to interesuje, że graliście w pewnym sensie ze mną, kibicowaliście, a ja podzieliłem się swoimi spostrzeżeniami. Także pozdrawiam, trzymajcie się, do następnej serii, hejka!